naszych długich już dziejów jako naród wiele razy traciliśmy wolność. Wówczas otchłani niewoli wołaliśmy natarczywie w stronę nieba. Jezu, ratuj nas, bo giniemy. W naszych świątyniach wiele razy rozlegał się błagalny śpiew. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Dziś w 96. rocznicę odzyskania niepodległości, po 123 latach zaborów, stajemy przed obliczem Boga, aby dziękować za dar wolności. To wdzięczność nas tu przyprowadziła. Czujemy się bowiem zobowiązani, aby pamiętać o tych, którzy tyle razy narodowi skazanemu na unicestwienie nie pozwolili zapomnieć o wolnej Polsce. Choć kolejne powstania upadały, to jednak przynosiły konkretne owoce. Przelana krew i życie złożone na ołtarzu ojczyzny zachęcały następujące po sobie pokolenia do czynu zbrojnego. Ci, którzy spędzili wiele lat w więzieniach lub na zesłaniu w głąb Rosji, po powrocie w rodzinne strony cieszyli się opinią męczenników za sprawę wolności. Właściciele ziemscy, którzy za udział w powstaniu utracili majątki, byli przykładem dla kolejnych pokoleń, że nie samym chlebem żyje człowiek, że trzeba nieraz podjąć wielkie ryzyko, ale upomnieć się o prawa narodu. Choć zaborcy skasowali wiele zakonów, a ich świątynie zamienili w cerkwie lub magazyny, duchowni nadal podtrzymywali i wspierali myśl o odzyskaniu wolności. Dzięki patriotycznym postawom bohaterów narodowych coraz większa rzesza Polaków rozumiała, że nie wystarczy troska o życie dostatnie i wygodne. Owszem, należało zabiegać o podnoszenie poziomu życia, aby stawało się ono coraz łatwiejsze, ale nigdy za cenę utraty godności i suwerenności. Kolaboracja i zdrada z racji stanu zawsze były oceniane negatywnie. Nasi ojcowie wiedzieli, że wolność dla narodu jest jak tlen, bez którego nie sposób żyć i rozwijać się. Wdzięczna pamięć i modlitwa za poległych w walce o wolność ojczyzny to rzecz oczywista. Potrzeba jest i modlitwy, i wdzięczności, ale one nie wystarczą. Trzeba zrobić kolejny krok w kierunku zrozumienia ducha narodu, który tracąc wolność, nie traci marzeń o jej odzyskaniu. Nasi ojcowie nieustannie podejmowali walkę. Znamienne słowa wypowiedziała żona marszałka Piłsudskiego, Aleksandra, podczas spotkania z weteranami w 70. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Każde pokolenie ma swoje wielkości, które je kształtują. Wasze pokolenie miało Mickiewicza i Słowackiego. Dla nas w ciężkich latach niewoli wy byliście tą wielkością. O was mówiło nam nie słowo pisane, lecz cicho szeptana legenda. Legenda w trudnych dla narodu chwilach rodziła kolejnych bohaterów. Wciąż była przekazywana pałeczka w sztafecie pokoleń wolności. W Powstaniu Warszawskim walczyli synowie i córki żołnierzy Legionów Polskich. W powojennej Polsce powstał zbrojny opór wobec narzuconej siłą władzy sowieckiej. Jeden z żołnierzy wyklętych tak wyznał: my jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród.
Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Z ducha walki o poszanowanie wolności i godności każdego człowieka zrodziła się także w latach 80. ubiegłego stulecia Solidarność. Niełatwo współczesnemu pokoleniu młodych pojąć, czego doświadczyli nasi ich rówieśnicy w walce o wolność ojczyzny na przestrzeni ostatnich wieków. Czy mogą wyobrazić sobie morze wylanych łez i przelanej krwi? Czy są w stanie zrozumieć ogrom cierpień duchowych i doznanych krzywd materialnych? Dlatego w Dniu Narodowego Święta Niepodległości przywołujemy te trudne doświadczenia. Czynimy to również po to, aby obudzić poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest ojczyzna. Ważne jest nasze wzruszenie przy zapalaniu zniczy na grobach bohaterów. Ważna będzie zaduma przy składaniu kwiatów na grobie nieznanego żołnierza. Ale ważniejsze będzie to, co po zakończeniu uroczystości będziemy chcieli zrobić z naszym życiem. Jakie będzie nasze zaangażowanie w budowanie sprawiedliwego i czystego domu? Czy w sytuacji zagrożenia suwerenności naszej ojczyzny będziemy zdolni stanąć w jej obronie? Czy dla kolejnych pokoleń Polaków staniemy się punktem odniesienia i żywą legendą, która nie pozwoli zamienić życia godnego na życie wyłącznie dostatnie i wygodne? W kolejną rocznicę odzyskania niepodległości potrzebne jest zatrzymanie się i modlitwa na wojennych i powstańczych cmentarzach. Ale potrzebne jest także zatrzymanie się i refleksja przy pomnikach bohaterów narodowych. To oni nam podpowiedzą, jak zapomniawszy pożytków własnych, najlepiej ojczyźnie służyć. Zasugerują też, czego unikać, aby w kolejnych pokoleniach sztafeta wolności nie została zatrzymana. Niech więc ta nasza wspólna modlitwa będzie pieśnią dziękczynienia za obrońców naszych granic, za ich odwagę, poświęcenie i przelaną krew. Niech ta święta Eucharystia, którą sprawujemy w intencji ojczyzny, stanie się dla nas źródłem mądrości i sił do jeszcze wierniejszej służby Bogu i ojczyźnie.